U nas było w miarę chyba tak dosyć pod kontrolą. Tam na pewno się gra ciekawie, tam jednak żywiołowi kibice, tak, trochę tak jak u nas, po dobrych jakichś tam akcjach naprawdę potrafią się mocno nakręcić, ale mają też doświadczony zespół, trochę zmian w składzie, ale chyba na lepsze nawet, można tak to nazwać. Tak jak mówię, mają doświadczony zespół i na pewno tam u nich będzie ciężko. Myślę, że u nas kibice nas poniosą i będzie to pod naszą kontrolą. No to jest przeciwnik do przejścia, jeżeli chcemy gdzieś tam się liczyć w europejskich pucharach, chcemy gdzieś tam dochodzić do tych stref pucharowo-medalowych, to musimy takich przeciwników pokonywać pewnie i łapać też taką pewność siebie, jeśli chodzi o granie i z zespołami w Plus Lidze i z zespołami gdzieś tam z Europy, także na pewno nie będą to łatwe mecze, ale trzeba je wygrywać. Jeżeli zagramy dobry mecz, to ten challenge nie będzie potrzebny. Jeżeli gdzieś tam nam uciekną może 1-2 punkty przy tym braku challenge'u, trzeba to zaakceptować i jakoś mocno się tym nie denerwować, tak? Trzeba zagrać swoje i jeżeli wygramy 25-20, te 2 punkty nie zrobią nam różnicy, tak? Część chłopaków nie grała w Dąbrowie w tamtym sezonie, także mamy takie wspomnienia pół na pół. Na pewno to była ciężka hala do grania. Jeżeli się tam trenuje, to pewnie jest to duży atut dla zespołu, który rzeczywiście tam przebywa i codziennie tam trenuje, ale my tak naprawdę do skoku czuliśmy się tak samo jak ten zespół, który tam przyjeżdżał. Ciężka hala to była do grania, gdzieś tam te punkty zaczepienia były nieodczuwalne prawie. A jeśli chodzi o Sosnowe, nowoczesny obieg zrobiony pod multisport, ale pod siatkówkę jak najbardziej, symetryczna. Nie można niczego więcej wymagać.